Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja mam na imię Damian. Dla tych, którzy nie wiedzą, a jest taka możliwość, że nie wiecie jak mam na imię, bo nie każdy mnie śledzi od samego początku. To będzie pogadanka i pewna aktualizacja tematu, który poruszałem tutaj na kanale i czasami nadal zdarza mi się poruszać. A temat ten to oświecenie. Tak, z grubej rudy, teraz zaczniemy sobie o tym, o czym będzie to wideo. Swoją przygodę z oświeceniem, z poszukiwaniem oświecenia, zacząłem około 8 lat temu, tak świadomie jakiś rok czasu, przed tym jak zacząłem prowadzić kanał na YouTube. To była piękna idea, idea, którą słyszałem, którą poznałem, którą dotknąłem. I dała mi ona pewnego rodzaju obietnicę: obietnicę, że można być wiecznie szczęśliwym, że można wyzbyć się wszystkich problemów w życiu. Że można w ogóle doświadczyć pewnego stanu, stanu, w którym dotykamy naszego poczucia tego, kim jesteśmy, nie w stopniu koncepcyjnym, nie w stopniu historii na nasz temat, ale na poziomie, w którym dosłownie zrównujemy siebie. Albo zjednujemy siebie z całą totalną, ostateczną rzeczywistością. Bez względu na to, jakby to mistycznie nie brzmiało, dla mojego racjonalnego umysłu było to coś mega fascynującego. Coś, co brzmi bardziej intelektualnie i racjonalnie, niż cała wiedza dotycząca Religii, którą znałem do tamtej pory, a była to wiedza głównie pochodząca z religii katolickiej i chrześcijańskiej. Pomyślałem sobie wtedy, Hej, po co mam utożsamiać siebie z rzeczami materialnymi, po co mam cisnąć neurotycznie, żeby odnieść w życiu sukces materialny. Jeżeli mogę być cały czas szczęśliwy, po co miałbym biegać za różnymi rzeczami, które inni uważają za luksusowe, za ważne, kiedy mogę być szczęśliwy, to i teraz, z tym, co mam. I przede wszystkim, to na czym jeszcze mi bardzo mocno zależało, to to, że chciałem pozbyć się Napięcia, jakie mi towarzyszyło przez całe życie. Chciałem pozbyć się poczucia przymusu do tego, że muszę stać się kimś lepszym w życiu. Oraz niepokoju o moje zdrowie, lęku przed śmiercią, bo towarzyszył mi przez całe moje życie lęk przed śmiercią. I ogólnie. Chciałem rozgryźć zagadkę tego, co jest po drugiej stronie życia. To, co zrobiłem, to, co sprawiło, że zacząłem w ogóle działać, żeby to osiągnąć, pchnęło mnie do sytuacji ekstremalnych w moim życiu. Sam się troszeczkę Ku temu pchnąłem, sam się ku temu zdecydowałem, bo chciałem. chciałem zobaczyć, jak to jest. Uwierzyłem w pewnym sensie, że to jest możliwe, ponieważ źródło wiedzy, z którego czerpałem informacje, brzmiało dość racjonalnie i miał dla mnie sens logiczny, także nie musiałem w nic wierzyć, ale było to na zasadzie Masz tu technikę medytacji, masz tutaj różne narzędzia i sam spróbuj, sam przetestuj. Ja zacząłem od praktyki mindfulness, czyli od stosowania uważności, ale bardzo szybko zaobserwowałem to, jakie jest to trudne, jak bardzo trudno jest być uważnym, a w pewnym sensie jest to praktycznie niemożliwe, bo ja też. Uznałem, że takim szczytowym osiągnięciem mindfulness jest stan, kiedy nie myślimy. Stan, kiedy jesteśmy tak uważni, że wszystko dzieje się cały czas samo z siebie. Nie mamy w głowie ani jednej myśli, ani jednej emocji i po prostu oddajemy się temu, co jest. I gdy obserwowałem samego siebie i widziałem, że mam myśli, że mam emocje, że. Nadal czuję w sobie napięcie, to miałem poczucie, że moja praktyka jest niedostatecznie dobra. Że skoro nadal towarzyszą mi emocje, myśli, jakieś przekonania, egoistyczne potrzeby, to, to coś jest nie tak z moją praktyką. W pewnym sensie zacząłem też powątpiewać w mindfulness i tak też zauważyłem, że pewnym problemem z mindfulness jest to, że cały czas trzeba sobie to przypominać. Używając do tego racjonalnego umysłu, czyli cały czas trzeba sobie mówić, żeby być uważnym, trzeba też słuchać innych nauczycieli, którzy ci będą przypominać to, żebyś był uważny, tak? Czy nalepiać sobie karteczki i są przylepne wszędzie, żeby być uważnym. I tak pomyślałem, kurczę, no to po co ja mam się tak zmuszać do tej uważności, jeżeli to nadal jest takie wysiłkowe. Że nadal muszę sobie to przypominać, ktoś mi to musi mówić, ja muszę tak ćwiczyć, tak wysiłkowo i to jest takie męczące. I zauważyłem, że narasta we mnie jeszcze większe napięcie i brak satysfakcji z praktyki, no bo ćwicząc uważność, widziałem to, jak bardzo jestem nieuważny. Ale, mimo wszystko, uważność czy samoobserwacja skłoniły mi, mnie ku temu, żeby zacząć obserwować i badać umysł. Zacząć patrzeć na to, co się dzieje w moim umyśle. I bardzo zaskakujące było dla mnie to, że nie jestem w stanie zlokalizować tego, gdzie jest umysł. Po prostu to było dla mnie mega szokujące i ja to odkryłem doświadczalnie, mi nikt tego nie mówił. Sam to zaobserwowałem i Pierwszy raz, gdy zaobserwowałem, że umysł, nie? czyli to, co dzieje się w głowie, nie ma swojego źródła. To znaczy, jeżeli myślisz o tym, gdzie jest twój umysł i wskazujesz na głowę, to znaczy, że niedostatecznie zbadałeś to, gdzie jest twój umysł. Bo twój umysł nie mieści się tylko w głowie. Twój umysł mieści się dosłownie wszędzie. Gdy pójdziesz na spacer, to zabierasz ze sobą umysł. Gdy idziesz do toalety, zabierasz ze sobą umysł. Gdy rozmawiasz z drugim człowiekiem, zabierasz ze sobą umysł. Siedzisz sam ze sobą, siedzisz w umyśle. Tak w zasadzie umysł nie jest w twojej głowie. Umysł jest wszędzie. Całe doświadczenie empiryczne, które jest w zasięgu twojej ręki, do którego masz dostęp, bo ja tutaj. To, to jest też ważne, nie? Jakby będę tutaj używał słów ich koncepcji, do których ty masz dostęp. To znaczy, to, co ja tutaj mówię, będę starał się ubierać w takie słowa. To, co będę tutaj mówił, będę starał się ubrać w takie słowa, żebyś mógł sam to zbadać, i zobaczyć, i zaobserwować. Dostrzeż to, i jakby to jest to, co ja zrobiłem, tak? Dostrzegłem to, że umysł jest dosłownie wszędzie. Że każda rzecz, na którą zwracam swoją uwagę, mam tu na myśli rzecz, czyli przedmiot, nie. Każdy przedmiot, na który zwracam uwagę, ma jakiś kształt. Ma jakieś kontury. Zazwyczaj rozróżniamy obiekty i przedmioty na zasadzie kontrastu. Nie jeden obiekt kontrastuje z drugim, nie jest ręka, i możesz wyszczególnić poszczególne palce, no bo masz w głowie koncepcję tego, czym jest ręka, i jak wyglądają poszczególne palce. I z biegiem czasu, jak my żyjemy i funkcjonujemy na świecie, tak uwarunkowujemy samych siebie, że percepcja, czyli to, co widzimy, już jest powiązane ze znaczeniem, czyli z koncepcją. Czyli jak Ty na przykład patrzysz na mnie, czy patrzysz na jakiekolwiek przedmioty inne zewnętrzne, to nie musisz o nich myśleć, bo już jakby patrząc na te przedmioty, już wyrywkowo definiujesz ich, Kształt i wiesz na przykład, czy możesz po coś sięgnąć, czy nie możesz po to sięgnąć, wiesz, czy to jest twarde, czy to jest miękkie, wiesz na przykład, jak patrzysz na jedzenie, to wiesz mniej więcej, jakie to jedzenie ma smak, czyli już Twoja percepcja miesza się ze znaczeniem. I to jest bardzo ważne, bo jeżeli załóżmy, masz 20 lat, albo 30 lat, albo 40 lat, to w zależności od tego, Ile masz lat, jaki masz wiek, tyle już zdążyłeś zakumulować, czyli zdobyć wiedzy na temat życia, i tak bardzo ta wiedza wdrukowała ci się w Twój mózg, w Twój umysł, że to znaczenie, ta wiedza, te myśli, te przekonania już są bezpośrednio związane z percepcją rzeczywistości, także Ty nie odróżniasz wiedzy i przekonań na temat rzeczywistości od rzeczywistości. Rozumiesz, to jest kluczowe. Uważność, czyli obserwacja siebie, obserwacja umysłu pozwala zobaczyć to, jak bardzo nasz mózg jest powiązany z rzeczywistością zewnętrzną poprzez nadawanie tej rzeczywistości znaczenia. I teraz całe klu, całe. Jakby nie, misterium, świętość oświecenia, tak? Polega na tym, żeby dotrzeć do takiego. Mogę to nazwać wglądu, bo to, to jest w sumie ładne słowo. Dotrzeć do takiego, takiego wglądu, w którym widzimy, że to kim jesteśmy. To, czym jest rzeczywistość, to w ogóle, jak definiujemy siebie, to nie jest koncepcja, tylko to jest właśnie to niedefiniowalne coś, co postrzega to wszystko, zanim zdążyliśmy nadać temu wszystkiemu znaczenie. I bardzo trudno jest to zdefiniować. Bardzo trudno jest zdefiniować w ogóle oświecenie. Tak uważam, 7 lat prowadzenia kanału na YouTube, bardzo dużo pracy włożyłem w to, żeby wykształcić się intelektualnie, żeby zrozumieć to wszystko, żeby to przetrawić, oddzielić moje uczucia, myśli moje programy, wszystko, to, co siedzi we mnie, od, od definicji. I Nadal mam kłopot w tym, żeby to zakomunikować, ale uważam, że to jest możliwe, żeby to zakomunikować. I teraz sam ten proces odgrzebywania zawartości umysłu, po to, żeby zobaczyć, co jest na samym spodzie. Ten proces wydaje się być magiczny, wydaje się być mistyczny. Ale ma też bardzo dużo ślepych plam, jakichś załówków, które powodują, że błądzimy, różne definicje i koncepcje się są mieszają, trzeba włożyć też dużo pracy i wysiłku mimo wszystko w to, żeby nauczyć umysł, Postrzegania rzeczywistości nie przez pryzmat jego definicji czy koncepcji czy nakładki, ale widzenia bez jakiegokolwiek pryzmatu, ale jakby to jest też trudno zdefiniować, bo jakby rzeczywistości samej w sobie nie da się widzieć bez pryzmatu innego niż sam umysł, ale umysł ma możliwość widzieć rzeczywistość, bez nadawania jej znaczenia i definicji, ale nie poprzez wysiłek skłaniający się ku temu, żeby przestać myśleć, ale poprzez zwrócenie uwagi na źródło, z którego pochodzi sam umysł. I teraz postaram się to uprościć i wyjaśnić. Wyobraź sobie punkt w przestrzeni. Ta przestrzeń jest nieskończona. I teraz, żeby to było jeszcze łatwiejsze, to jakby postaraj się spojrzeć na siebie, na samego siebie, jak, jako na jeden z takich punktów. To jesteś takim punktem, z którego wychodzi cała nieskończona rzeczywistość. I teraz nieskończona rzeczywistość nie mogłaby być postrzegana sama przez siebie, gdyby nie była skończona przez pewien punkt, który mógłby ją obserwować. Jeżeli ktoś z Was kiedykolwiek pracował w programach 3D, w programach graficznych do modelowania, to wiecie, że jak ustawiacie scenę i modelujecie różne bryły, to nie można zobaczyć tej sceny bez kamery, która będzie tą scenę obserwować. I teraz, gdy mamy tą kamerę, która obserwuje tą scenę, to punkt widzenia tej kamery nadaje kształt tej scenie. Ale biorąc pod uwagę myśl oświecenia, kamera może zwrócić uwagę na samą siebie i zobaczyć, że ona i scena idą razem, czyli kamera i scena są nieoddzielne. Czyli scena nie mogłaby zostać zobaczona, gdyby nie kamera. Co nie? Ale znowu, gdyby nie to, że istnieje scena, tak? To nie mogłaby powstać w niej kamera. I teraz nasz umysł, czyli ta kamera może spojrzeć sam na siebie i się przebudzić i zobaczyć: o cholera, to ja i scena jesteśmy jednym. Czyli wszystko to, co się dzieje wokół nas, tak w rzeczywistości i my sami, my nie jesteśmy od tego odseparowani. To jest złudzenie. To jest iluzja. To jest to, co w różnych definicjach duchowości będziecie słyszeć, właśnie różne definicje, które są często makaronem poplątanym i strasznie to męczy, znaczy męczy. Mm, no to jest, jest, jest dużo takich ślepych właśnie załówków, typu, że to jest ego, że ego jest złe, że to jest matrix, czy to jest system, bardzo dużo teorii spiskowych na ten temat. Jeżeli komuś z was zależy na oświeceniu... Y i chcecie tego jak najszybciej, jakby chcecie trochę drogę na skróty, chociaż ja uważam, że skrótów za bardzo nie ma. To porzućcie te wszystkie definicje. Porzućcie je po prostu, dajcie sobie z nimi spokój i skupcie się na empirycznym badaniu waszego doświadczenia. I sam ten proces badania da wam więcej niż cała ta wiedza. To tak samo jak yy, gdy próbujemy się czegoś nauczyć, co nie, to nigdy nie nauczymy się tak szybko słuchając kogoś, jak poprzez robienie czegoś. Robienie czegoś uczy nas szybciej niż słuchanie czy takie bezmyślne czytanie. To nie znaczy, że teoria nie jest ważna. Uważam, że teoria też jest ważna tylko praktyka daje nam jakby szybsze efekty, nas uczy bezpośrednio, bo teraz nasz umysł, żeby rozpoznawać siebie jako coś, co jest nieoddzielne od całej rzeczywistości, on musi się trochę do tego wytrenować, no bo przez całe życie jesteś uczony definiować siebie jako oddzielny obiekt od rzeczywistości i uznawać wszystkie poszczególne obiekty w rzeczywistości jako oddzielne. I teraz, jak wytrenować siebie, żeby widzieć siebie w jedności z otaczającą cię rzeczywistością? No i do tego służą różne praktyki, takie jak na przykład medytacja, yoga, uważność, o której wspomniałem. Są też psychodeliki i cała masa innych różnych technik, praktyk, można powiedzieć, zabawek, które do tego prowadzą. Można mieć też dużo szczęścia i jakby umysł niektórych osób ma taką tendencję, że jest taki trochę porowaty, tak przepuszcza bardzo dużo rzeczy z zewnątrz i takie osoby no mają jakby większą. Zdolność, czy powiedzmy taki talent, żeby rozpoznawać siebie w rzeczach zewnętrznych, jakby zjednywać się z rzeczywistością. I wtedy myślę, że można mieć takie szczęście, że można się po prostu przebudzić spontanicznie nawet nie mając wiedzy na ten temat. Ale powracając, uważność pomogła mi to wszystko rozpracować i zobaczyć. I ja posiłkowałem się też medytacją. Medytacją typu zazen, czyli siedzenie samemu ze sobą w ciszy, z, zamkniętym, z zamkniętymi oczami. Próbowałem różnych psychodelików. Miałem całą masę różnych doświadczeń, każde było inne. Bardzo dużo wniosków mam też na ten temat z perspektywy czasu. Może kiedyś też nagram na ten temat wideo rozpracowałem masakryczną ilość mechanizmów obronnych. Naprawdę na temat mechanizmów obronnych to mógłbym w tej chwili napisać Biblię i byłaby to zajebiście dokładna Biblia na temat tego, jak działa ludzkiego. W zasadzie to już napisałem książkę na temat, ale, ale prokrastynuję w tej chwili z wydaniem jej. Zdarza się. I... I tak, to jest piękny, cudowny proces. Przede wszystkim. Wiecie, są takie momenty, gdy chcę coś zrobić, na przykład. Chcę coś powiedzieć albo coś zakomunikować. I mój umysł sam milczy i zatapia się w tym poczuciu obecności. Jakby Samo to staje się takim zachwytem rzeczywistości, że nawet nie chce się nic mówić. Jeżeli będziecie oglądać różnych nauczycieli, studiować różne ścieżki duchowe, będziecie oglądać różne nagrania, będziecie czytać różne książki, chodzić na odosobnienia, zobaczycie całą masę różnych kwiatków, czyli różnych. Punktu widzenia na to, jak można widzieć duchowość, jak można ją definiować, jak można nią żyć. Y Zobaczycie całą masę różnych punktów widzenia, ludzi, którzy używają duchowe filozofie żeby radzić sobie z problemami i to często z takimi problemami życiowymi, które są naprawdę ciężkie i przytłaczające, niektórzy, szczególnie na początku, bo to jest taka tendencja, właśnie ten zachwyt tego widzenia tej rzeczywistości nie przez pryzmat koncepcji, ale właśnie jako stan bycia z rzeczywistością. Stan niedefiniowania jej, po prostu poddania się tej rzeczywistości, często wywołuje stan błogości. Tylko ba bardzo często jest tak, że ten stan błogości nie jest stały, nie jest stabilny, on przychodzi, on odchodzi. I na ścieżce duchowej, praktycznie każdy identyfikuje się z tą błogością i uważa, że ta błogość to jest oświecenie. Że ta błogość jest stanem docelowym i do niej trzeba dążyć, i przez to każdy praktycznie się uzależnia od tej błogości i robi wszystko, żeby w tej błogości być. I tworzy się taki dualizm cienia ego duchowego, że ktoś albo jest w błogości, albo w niej nie jest, to albo jest oświecony, albo nie jest oświecony, i pojawia się też silne uzależnienie od tego stanu. I wtedy osoby są podatne do tego, żeby robić wszystko, żeby w tym stanie przebywać. Na przykład wydawać masakryczną ilość kasy na różne odosobnienia, na satsangi, brać ekstremalną ilość psychodelików, albo porzucić życie materialne, tylko żeby przebywać w stanie duchowym. Jakby. Nie chcę nikogo oceniać w tym sensie, niech każdy robi sobie z życiem, co chce. Ja sam padłem ofiarą duchowego bypassingu. Sam troszeczkę przez pewien okres mojego życia uważam, że odkleiłem się od rzeczywistości poprzez duchowość. Ale teraz z perspektywy czasu uważam, że trudno jest tego uniknąć. Trzeba mieć naprawdę ekstremalną ilość pokory. I słuchać kogoś, kto już przeszedł tą drogę, bo, bo można się nieźle odkleić, nie? Jakby samo to przekonanie o życiu bez ego, czy życiu w, nie wiem, w miłości, w nieskończoności, w świadomości, no to są dość ekstremalne pojęcia. Tak samo śmierć go jest dość ekstremalnym pojęciem. Czy śmierć za życia jest dość ekstremalnym pojęciem? Yy. Jakby zmierzam do tego, że w tym wszystkim trzeba wyćwiczyć sobie pewnego rodzaju balans balans życia materialnego i balans życia duchowego. Przy czym, mówiąc, wyćwiczyć to, to nie dzieje się z dnia na dzień. Nie? Są różne doświadczenia, właśnie duchowe, wglądy, które dzieją się spontanicznie, natychmiast, bardzo szybko, są intensywne, ale ten balans to jest coś, co trzyma nas w życiu na co dzień i sprawia, że jesteśmy w stanie funkcjonować jako normalni ludzie, jako zwykli ludzie żyjący, tak, pracujący, mający relacje z ludźmi. Nie wiem, zarabiający pieniądze, jednocześnie mogący, powiem, rozwijać się duchowo, tak? Mogący rozwijać się duchowo, ale w tej chwili właśnie jakby ja też inaczej definiuję rozwój duchowy. Bo w pewnym sensie rozwój duchowy czy wizja rozwoju duchowego znowu nakłada na nas warunek, że musimy dążyć do tej błogości. Musimy dążyć do miłości. Tylko w pewnym sensie zamienia się to w pewnego rodzaju krucjatę. Wiecie. Chyba nie muszę przypominać, ilu ludzi zostało wymordowanych w imię Jezusa. Taką krucjatę, że człowiek zaczyna znęcać się nad sobą, czy męczyć się ze sobą. Stosując właśnie te różne praktyki i metody, żeby być w tym poczuciu jedności, i to staje się ważniejsze niż normalne, codzienne funkcjonowanie. I to jest największa duchowa patologia to znaczy, w, w tym sensie poszukiwania oświecenia, z mojego punktu widzenia, ścieżki, którą ja przebyłem, bo może wy mieliście inną ścieżkę i nie mieliście takiego problemu, ale ja się z tym na przykład zderzyłem. I szczerze, prawdopodobnie każdy się z tym zderzył, albo większość osób przynajmniej. Na samym końcu, jakby tego duchowego wglądu, czy duchowego objawienia, mówię na samym końcu, bo do mnie przyszedł taki jeden wgląd. W siebie, tak? czyli w umysł, w świadomość, nieważne jak ja to nazwę, który jakby pozostawił mnie bez wątpliwości na temat samego widzenia tego, kim jestem i czego szukam, jeżeli chodzi o oświecenie. I po tym już nie miałem. Równie głębokiego wglądu, to znaczy on w pewnym sensie ustawił mi taki punkt graniczny, wyrył taką ścieżkę w głowie, mógłbym powiedzieć, w którym ta kamera, która widzi scenę, otworzyła się na całą tą scenę i pozostała z całą sceną, jaką jest. I to już zostało ze mną i nawet jak później medytowałem, czy nie medytowałem, jakby to mi pozwalało się uspokoić i wiadomo załagodzić umysł, bo mi już skąd dalej jest i funkcjonuje, ta kamera nigdzie nie znika, ona nadal tam jest, no, ale to widzenie już po prostu mi zostało. I po tym, kilka lat później, bo to gdzieś było w 2016 roku, straciłem sens poszukiwania oświecenia, straciłem motywację, żeby szukać oświecenia, ona totalnie umarła, Straciłem sens tego, żeby w ogóle identyfikować się z oświeceniem, żeby szukać oświecenia, żeby gadać o oświeceniu. Eee... Jakby to umarło i tego nie ma, i jakby wiesz, wiecie... <laughs> przyszła pandemia. W trakcie pandemii miałem lekki kryzys mojego systemu wartości, ale to bardziej dotyczyło mnie osobiście niż, niż, niż oświecenia, bo. Bardzo dużo czasu poświęciłem temu, żeby nagrywać filmy na YouTube, bo trochę mam taką osobowość, że jak sobie coś do głowy włożę i się nad czymś uprę, to mogę coś robić bardzo długo, bardzo długo i dopiero sobie później uświadomić, że na przykład, Ej, tego już nie chcę robić, albo chcę coś innego robić z moim życiem. I w trakcie pandemii doszło do mnie, że ja już nie chcę się jakby. Zajmować duchowością, bo ja już nie szukam oświecenia. Oczywiście, jak ktoś chce wiedzy, no to jakby dzielę się nią otwarcie, bo bardziej zainteresowały mnie tematy wizualne i no, poszedłem troszeczkę w inną stronę, jeżeli chodzi o moją karierę. No i też miałem taki kryzys, bo nie dostrzegałem tego, jak, jak bardzo nasz świat jest popaprany. Znaczy, ja to widziałem, jak bardzo nasz świat jest popaprany, ale pandemia uświadomiła mi. Razy 500, jak bardzo nasz świat jest popaprany, i w pewnym sensie było mi to bardzo emocjonalnie ciężko znieść, ale to zniosłem. I teraz, teraz o ile kiedyś, o może tak, o ile kiedyś uważałem, że duchowość jest w stanie zmienić i naprawić cały świat, bo to z takiego założenia wyszedłem zakładając kanał, szukając oświecenia. Tak teraz uważam, że nie każdy będzie w życiu oświecony, nie każdy chce oświecenia, nie każdy tego potrzebuje, nie w każdym wymiarze życia jest to transformujące, bo zmienia to punkt widzenia. Bo znowu, tak jak powiedziałem, kamera widzi, że jest w jedności ze sceną, ale to nie zmienia sceny, nadal jesteś w scenie, nadal funkcjonujesz jako człowiek. I nie zmienia to wielu rzeczy, które myślałem, że zmieni. Na przykład, kiedyś byłem zafascynowany tematem prawa przyciągania i w pewnym sensie wątpiłem w prawo przyciągania, ale gdzieś tam z tyłu głowy miałem poczucie, że ono istnieje i jest właściwe i prawdziwe. I z perspektywy czasu, gdy zrozumiałem w ogóle to, jak działa percepcja, już odrzucając te wszystkie teorie, gdy zrozumiałem to, jak działa percepcja i moja percepcja, to zrozumiałem, że prawo przyciągania bardziej działa na zasadzie, że masz tą kamerę, zmieniasz jej filtr i kamera zaczyna widzieć coś innego w scenie, ale kamera nie definiuje sceny i jej nie zmienia. To jest po prostu filtr, który nakładasz na kamerę, żeby widzieć w inny sposób scenę. I tak, oczywiście zaczynasz przyciągać niektóre rzeczy, bo się na nich koncentrujesz i zaczynasz je widzieć, ale niekoniecznie zmienia to scenę. Dlatego rozumiecie? Dlatego to ten punkt widzenia niedualny, czyli. Widzenia sceny i kamery jako jedno jest tak mega ważne. Ja nagrywałem film na temat prawa przyciągania, taki bardziej aktualny w 2022 czy pierwszym, już nie pamiętam, i tam mówiłem bardziej o poglądzie niedualnym na prawo przyciągania. Możecie sobie zobaczyć i to jest mega kolosalnie ważne. Dlaczego? Bo będziecie słyszeć całą masę teorii na temat duchowości. I większość tych teorii chce się sprzedać pod płaszczem prawa przyciągania, które jest jakby bardzo prostym fenomenem, który możesz zaobserwować, i koniec. Jakby. Ludzie oczywiście się tutaj kłócą o to, bo no, znowu tutaj w grę wchodzi duchowa krucjata, kto w co wierzy. Co jest w sumie dla mnie śmieszne, i to też jest jeden z powodów, dlaczego odechciało mi się. Zajmować dłużej duchowością, bo uważam, że konflikty na tle duchowości są największą hipokryzją naszego życia i po prostu, po prostu nie wiem, nie chcę mi się po prostu na ten temat dyskutować. Bo to jest wina tego, że masz kamerę, która patrzy na scenę, i kamera dostrzega, że jest w jedności ze sceną, i kamera chce wszystkim opowiedzieć, że scena jest jednym, ale wszystkie inne kamery patrzą na tą kamerę i mają ją za idiotę. No bo każda kamera myśli, że jest jedna osobna, oddzielna od sceny, a żadna z nich nie widzi, że jest jedna ze sceną, rozumiecie? E i to przekonywanie innych ludzi wydaje się być właśnie czymś bardzo konfliktowym, co tworzy więcej problemów niż rozwiązań. Tak? Jak ktoś kiedyś słyszał taką narrację, że powinniśmy się łączyć, a nie dzielić, yy, to nie ma to znaczenia, ponieważ my już jesteśmy wszyscy połączeni. <laughs> Nigdy nie byliśmy odcieleni, nie? Yy, no właśnie. I to są takie różne kwiatki, które. Ja zaobserwowałem w swoim doświadczeniu. E... <noise> tego jest mnóstwo słuchajcie. Jest, ja napisałem taką ilość e... przemyśleń w swoim, w swoich dziennikach, w swoich notatnikach przez ostatnie lata. Tego jest tak dużo pomysłów na film, na filmy, ja mam tego tak dużo, że ja tego jakby, ja przestałem w pewnym sensie nadążać spisywać to wszystko i się tym dzielić, i właśnie ta intensywność tych różnych insightów i przemyśleń, które przyszły do mnie razem z tym wglądem, tego było tak dużo, że ja nie wiedziałem, co z tym zrobić, dlatego ja tyle filmów robiłem, ale w pewnym sensie ja zauważyłem, że ja nie mogę jakby tak cały czas funkcjonować, że ja będę tylko te filmy robił, bo muszę się zająć też swoim życiem prywatnym. Ale to było dla mnie tak intensywne i tak... W pewnym sensie kompulsywne, że ja nie byłem w stanie robić nic innego, praktycznie. Tak bardzo byłem na tym skupiony. Ja nawet nie wiedziałem o tym, że jestem na tym tak skupiony. Stąd ten element fiksacji taki, że jak coś yy, zaczyna przytłaczać swoje doświadczenie, to jest w ogóle yy, no bardzo. Yy, bardzo wąskotorowe, bardzo wąskotorowo działa na umysł. Tak. Oświecenie jest o tyle dla mnie ważnym y, czynnikiem życia. Y, o tyle o ile zahacza punkt samobadania, samoobserwacji, widzenia siebie. I znowu y, jakby to widzenie siebie, obserwacja siebie, mają też y, różne swoje cechy i barwy. Bo z jednej strony jesteś cały czas sobą, jesteś cały czas w ciele, co nie jest takie poczucie, że jest we mnie jakaś osobowość, która obserwuje to ciało i obserwuje to wszystko, i pojawia się taki sens oddzielenia, że jestem ja obserwujący, ja żyjący. Pojawia się pewien paraliż, Jezu, gdzie ja żyję, czy jestem w swojej głowie, i różne niepokoje, nihilizm, różne takie życiowe rzeczy zaczynają się mieszać ze sobą. No, i to jest prawidłowe, no bo w gruncie rzeczy to poczucie pomieszania wynika z tego, że jesteś całościowo jeden. Wszystko się ze sobą miesza, wszystko się ze sobą łączy. Oczywiście takim docelowym punktem odniesienia dla nas w życiu jest to poczucie klarowności i jasności, nie takiego spokoju, ale nie da się uniknąć w życiu też tego pomieszania, i myślę, że to jest też ważne. Żeby to zaakceptować, bo znowu będziemy tworzyć dualizm, że jestem jakiś ja niepomieszany, jestem jakiś ja pomieszany. I potem tworzą się te kolejne teorie, że żyje się w wysokich albo niskich wibracjach. I to jest też bardzo męczące, no bo każdy, kto żyje w wysokich wibracjach, kiedyś będzie żył w niskich wibracjach. No bo nie tworzyłbyś tego dualizmu, jakbyś nie posmakował jednego i drugiego. Wiem, że brzmi to dziwnie, co ja mówię, i może nie wypływa z tego żaden wniosek, ale zmierzam do tego, że jakby ocenianie siebie w kategorii wysokich czy niskich wibracji nie ma sensu. Bo będziesz się tylko, będziesz się męczyć sobą, będziesz się sabotował. Oczywiście powinno każdemu z nas znowu zależeć na samopoczuciu, na zdrowiu i w ogóle, ale nie powinniśmy do tego dążyć w obsesyjny sposób. Tak myślę. Jakby jeżeli chcesz robić inaczej to powodzenia. No rób jak chcesz, nie? Jakby w tym sensie nie chcę tak też z tą co wejść. I to obserwowanie siebie ma też taki charakter, y, bo znowu skupiasz się na sobie i to ma taki charakter, że zaczynasz obsesyjnie patrzeć na siebie. I to może mieć charakter bardzo paranoidalny, takiego obsesyjnego skupienia się na duchowości, pominięciu wszystkiego innego w życiu. To może też mieć taki charakter narcystyczny, że patrzysz na siebie, osiągasz wysokie stany świadomości i skupiasz się tak bardzo na sobie i oceniasz innych ludzi, że oni nie mają takiej świadomości jak ty, ty jesteś oczywiście lepszy. E, mogą przyjść do tego urojenia wielkościowe, możesz mieć wrażenie, że kontrolujesz innych ludzi albo że czytasz ich myślach, e, takie paranoje, nie? I to jest bardzo niebezpieczne, to jest cholernie niebezpieczne. Jeżeli ktoś jeszcze do tego e, używa psychodelików, e, to może być mega niebezpieczne. I to jest właśnie ten wniosek, którym chciałem się z wami podzielić: taki ciemny wniosek na temat psychodelików, że musicie na to uważać. To jest mega niebezpieczne. Co ja jeszcze Wam chciałem powiedzieć? Generalnie, z biegiem czasu, z upływem mojej duchowej ścieżki rozwoju, coraz trudniej jest mi się przywiązywać do moich wniosków. Jakby wiecie, ja tutaj coś mówię, wrzucę to wideo, ale ja mogę za tydzień pomyśleć coś innego i się totalnie z czymś nie zgodzić. I i widzę w tym większą mądrość niż jakbyśmy mieli się trzymać wszystkich wniosków. I to jest też to, że ta kamera, która widzi, że jest tylko kamerą na tej scenie, ona ma też większą pokorę i też ma większy luz w gaciach, bo widzi, że jest tylko punktem widzenia na nieskończoność. Nie jest całą nieskończonością nie jest pępkiem świata. I to jest coś, co bardzo relaksuje umysł, relaksuje ego, sprawia, że ma się większy luz w gaciach, jakby mniej się przywiązujesz do wszystkiego, masz większą otwartość na różne punkty widzenia, większy humor, większą wrażliwość na otaczający ci świat, jakby większy zachwyt nad tym, nad tym światem, ale też większą otwartość na kompleksowość swoich własnych emocji i uczuć, nawet tych negatywnych. Ja, ja po przebudzeniu, czy tam oświeceniu, jak zwał, tak zwał, bo to jest, też, o, to jest też ważne, że nazywanie siebie oświeconym wydaje się być w naszej kulturze mało akceptowalne, bo uważam, że jak ktoś jest oświecony, to jest jakiś guru zajebisty, nadzwyczajny, nie? że on to już jest ideałem. A to, jest, to jest bzdura, jakby to tak nie działa. Ehm, no ale powracając, to widzenie siebie pozwala też doświadczać negatywnych emocji głębiej swoich emocji smutku, żalu, złości, bezradności, gniewu. Wszystkich emocji, które przez tyle lat tłumiliśmy, ale tak samo bez wyparcia widzieć te emocje u innych ludzi, no bo wiadomo, kulturowo każdy z nas ma jakąś tam maskę, odgrywa rolę, kamera się utożsamia z jakąś tam postacią i coś tam próbuje zrobić, żeby funkcjonować w życiu. Ale głęboko w nas samych każdy z nas przeżywa to życie, w pewnym sensie na wymiarach subtelnych, o których nawet nie zdajemy sobie sprawy, dopóki nie zaczniemy obserwować siebie. Jak przychodzi na przykład świadomość energetyczna, czym jest energia wewnętrzna, jakby jak funkcjonuje to. Ja mówię tu bardziej o takich odczuciach subtelnych, bez nadawania im znaczenia. Tak jakbyś dosłownie ty obserwował teraz siebie i miał większą świadomość tego, jaką masz energię. Już nie zagłębiając się w różne teorie energetyczne. Po prostu chodzi o samą świadomość energii. No to mega, mega otwiera umysł. I też sprawia, że ma się ochotę troszeczkę inaczej funkcjonować w życiu bardziej naturalnie, bardziej spontanicznie bardziej chce się płynąć z życiem, niż forsować niektóre rzeczy. To, co jeszcze takiego ciekawego do mnie przyszło poprzez poszukiwanie oświecenia to jest to, że dostrzegłem, jak bardzo ludzie są wyizolowani na co dzień. Dostrzegłem to, jak bardzo każdy człowiek żyje w swoim świecie, jak bardzo każdy człowiek jest zamknięty w swoim świecie. Jak bardzo współczesny świat sprawia, że ludzie chcą się izolować i w ogóle kładą większy nacisk na indywidualizm. I w pewnym sensie, bo teraz, jak to mówię, to brzmi pewnie troszeczkę tak negatywnie i. Tak, ponieważ troszeczkę mnie to przeraziło. Przeraziło mnie to, bo też dostrzegłem to w sobie, oczywiście, to jak bardzo ja byłem skupiony na sobie, taki bardzo skupiony na sobie. I jak zacząłem zwracać uwagę bardziej na to, jakie są moje przyczyny skupienia na sobie, no, oczywiście, dostrzegłem w tym wartość przetrwania. No, i też całą masę różnych niuansów, jakie się z tym yy, wiążą, ale też yy, rosnąca wrażliwość i współczucie wewnętrzne sprawiły, że zaobserwowałem, że na wiele naszych współczesnych problemów rozwiązaniem jest po prostu to przebudzenie wewnętrzne, chociażby po to, żeby właśnie nie być tak bardzo skupionym na sobie. I jak zaobserwowałem to właśnie w trakcie pandemii, że nie każdy rozwija w sobie tą świadomość, żeby wyjść ze swojej głowy. To mnie bardzo mocno zaniepokoiło. Bardzo mnie to zdemotywowało, bo zaobserwowałem to, jak wiele prac ja włożyłem w to, żeby się nie wiem, oświecić, tak? I że nie każdy tego chce, i nie na każdego to tak samo działa. No a patrząc na to, co się dzieje na świecie, właśnie. No, widzę, że to jednak jest. Jest nam bardzo potrzebne. Ale znowu, to nie jest coś, co można przeforsować. To nie jest coś, co można zrobić na siłę. Ja nie mogę być jak ksiądz Zambony, który każe ludziom na rozkaz się oświecać, uświadamiać, być bardziej współczującymi. To tak nie zadziała. Tak samo jak nie można się zmuszać do pozytywnego myślenia. Jakby z mojego punktu widzenia to też nie działa. To jest. Coś, co ta, ta, ta większa otwartość to globalne przebudzenie, o którym się mówi w internecie, nie? jakby to nigdy nie miało charakteru zewnętrznego, bo my zrobiliśmy trochę z tego, no jakby ideał, ale sens tego nie jest w tym charakterze zewnętrznego ideału, ale to zawsze będzie bardziej proces indywidualnego badania i widzenia siebie jako całą scenę, a nie jedna indywidualna kamera. I my nigdy nie możemy wiedzieć, jak sprawy się potoczą w przyszłości. My nigdy nie możemy wiedzieć, jaki skutek to przyniesie w przyszłości. Bo tego się nie da ocenić, bo jakby, bo to nadal są kwestie życiowe, które dotyczą nieprzewidywalności i tego, jak funkcjonuje świat, ekosystem. Dlatego nadawanie tylko pozytywnych cech, tak, oświeceniu, jest bardzo niebezpieczne z mojego punktu widzenia. Teraz, aktualnie. Kiedyś powiedziałbym inaczej, ale dzisiaj uważam, że jest inaczej, ponieważ trzeba wziąć zawsze pod uwagę sprawy życia codziennego, materialnego, kwestie przetrwania, jakby kwestie infrastruktury, pieniędzy, wiecie, tych wszystkich rzeczy, od których jesteśmy uzależnieni przetrwania po prostu. To jest tak samo ważne jak oświecenie. Ale mimo tego, ale mimo tego, jest w tym coś pozytywnego, jest w tym, jest w tym coś, co uznałbym jako ważny kierunek ku zrozumieniu siebie. I uważam, że w świecie, w dzisiejszym świecie, właśnie, gdy jesteśmy tak wyizolowani, gdy dużo rzeczy straciło dla nas znaczenia, znaczenie, e, gdy widzimy po prostu. Tą całą kompleksowość świata, z którą nie potrafimy sobie poradzić, bo nie potrafimy sobie z tym poradzić, mamy dużo problemów, tak? Jeżeli chodzi o świat, to to rozpoznanie może coś przynieść pozytywnego, ale co to będzie, to ja nie wiem. Jakby nie mam pojęcia. I uważam, że to jest prawdziwa, szczera yy, i taka właściwa odpowiedź na pytanie, co może przynieść komuś oświecenie. To jest właśnie. Stan, w którym jest ci OK. Z tym, że nie wiesz. I w ten sposób mogę zakończyć. To nagranie. Ten podcast. Nie wiem, jak mogę to nazwać. Rozmowy z Damianem. Rozmowy. Rozmowy. Na kanapie. Tak? To było tak? Jak ja to nazywałem. To Konserie kiedyś miałem rozmowy. Na pewno nie rozmowy w kanapie, ani rozmowy na kanapie. Nie, na, na kanapie to już po polsku, ale a nieważne. Dzięki wam serdecznie za uwagę. Odmeldowuję się i życzę wszystkim cudownego tygodnia. Miłego elo, buźka.